Radio Tok FM, Conchita Barbie Baby, Langstrom Extra. Zaraz troszeczkę porozmawiamy, rozmowy niedokończone, ale odnośnie dzisiejszych tych takich, wiesz, plotek, co jest, proszę Państwa, no, jak włączam na przykład Facebook Lite, to tego jest bardzo dużo. Że nie chcemy, by Polską rządził kler. No też, no ale ja wiem, jeden nie chce, a drugi po prostu wie, że to jest nieuniknione, że musi być troszeczkę kleru, że muszą się troszeczkę ludzie zadłużyć w tym. Powinni natychmiast odejść zarówno Łukasz Piebiak, jak i Zbigniew Ziobro. No ale ten Piebiak to nic takiego. Nie zrobił się, nie przyznaje nawet do tego. 85% Polaków chce, by księża płacili podatki. I takie, wiesz, takie pseudownioski, takie dogadywania sobie. Pozdrawiamy serdecznie i że te buziaczki przesyłamy. Modlitwa zabija zarazki, leczy z masturbacji i jest lepsza od antybiotyków. No takie różne komentarze mamy w internecie, proszę Państwa. Kicie pokazują tutaj często. Kicie są pokazywane. Agnieszka Woźniak, Starak milczy od czasu zaginięcia męża. No. Nowacka o Morawieckim. Ostatni raz prawdę mówił u Sowy. Że coś chcą od tego Morawieckiego, że kłamie, ale oni sami kłamią, bo to jest, wiesz, przygadał kocioł garnkowi. Starość, szybko to zweryfikują. Dlatego pielęgniarstwo. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej o służbie życiu. Zapytaliśmy przechodniów, jaką pielęgniarkę, jakiego pielęgniarza chcieliby mieć obok siebie, gdy będą tego potrzebować. Także troszeczkę Apelujemy, żeby medycyny specjalistą się swoich przyda, dzieci. bo Myślę, że po prostu ludzie dobra tu osoba są bardzo z głupi, wykształceniem. że Na pewno jak musiałaby są to być młodzi, osoba to myślą, dobra i że wiecznie będą wykwalifikowana, żeby po młodzi. prostu nie traktować ludzi Niestety przedmiotowo, to żeby jednak ile patrzeć, czy to jest 10 człowiek, lat czy osoba i od razu niepełnosprawna. ma Powiem, żebym nie czuła się jak ból bonus. w Przede wszystkim stawach. medycyna to też służba i właśnie w takim kontekście Właśnie, powinien być właśnie. I ona wykształcenie, właśnie właśnie, że to jest na taka, służenie wiesz, ludziom. Takich cipa. ludzi chcemy I on taki, kształcić w wiesz, Wyższej Szkole Kultury niedojrzały. Społecznej i Cipak. Medialnej. Taki Ludzi z kulturą życia, pro-life, którzy nie będą wstrzykiwać antycywilizacji śmierci, ale zawsze staną po stronie cywilizacji życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Potrzebujemy Radio ludzi z Conchita. kulturą życia. Potrzebujemy ludzi bez kompromisu. Ludzi, którym Radio Tok możemy FM, zaufać. Conchita Barbie Potrzebuje Baby, człowiek. Langstrom Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej ma być żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II. Chcemy rozpocząć studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo już od października tego roku. Czekamy na decyzje urzędowe. Zapraszamy na studia. Dlatego No właśnie. odwiedź naszą stronę wskasim.edu.pl, skontaktuj się z Zapraszamy do dziekanatem. reklamy. I Telefon co? 56 610 72 00. 56 610 72 00. WSK SIM. Ludzie z kulturą życia. Tutaj studiuję. Nie doszła Pielęgniarstwo. zakonnica. Lady Gaga. O, nie doszła zakonnica. Minęła godzina 21:30. Radio Tok FM, Conchita Barbie Baby, Langstrom Extra. Zapraszamy do rozmów niedokończonych i w ogóle do dyskusji dzwonić 572 506 61 079. Radio Conchita, Tok FM, Conchita. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która będzie realizować dzisiejszą audycję i naszego gościa. Jest nim pani doktor nauk medycznych Małgorzata Czajkowska-Malinowska, internista, specjalista chorób płuc, ekspert medycyny snu. Serdecznie witamy. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy kogoś? Szczególnie pozdrawiam mojego męża,
jak również wszystkich współpracowników, którzy ze mną tworzą dzieło w zakresie medycyny snu. Proszę Państwa, dzisiejszy temat podstępny bezdech senny. Tym razem nie z duchowości małżeńskiej, ale coś w tym oczywiście wspólnego jest, bo człowiek to jest nie tylko dusza, ale i ciało. I o to ciało należy dbać. Piąte przykazanie, nie zabijaj, czyli musimy dbać o swoje ciało również. A tutaj się zdarzają różne niespodzianki. I mianowicie bezdech senny jest na ogół w ogóle nieznany. Wiemy, że chrapiemy. Mężowie wiedzą, bo żona budzi, przewróć się na drugi bok, bo chrapiesz, spać nie mogę. No więc się tylko wie, że o tym, że się chrapie, natomiast o tym, że jest bezdech, to na ogół mało kto wie, a jakie skutki on przyniesie, o tym będziemy jeszcze mówić. Ale zaczynamy najpierw od tej części życia człowieka, gdzie nie ma aktywności zewnętrznej, tylko sobie leżymy i śpimy. Sen. Po co jest w ogóle ten sen i co to tam w tym śnie się dzieje? Czy to nie jest strata czasu? No, tak myśleliśmy. Chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby ten sen był najkrótszy, bo wydaje nam się, że tyle czasu mamy za mało w ciągu dnia, że chcielibyśmy, żeby ten sen był najkrótszy, bo dzień będzie większy, dłuższy. Nawet 24 godziny byśmy chcieli ciągle działać, a tak nie jest. Sen jest jest stanem fizjologicznym, w którym człowiek przebywa około 1/3 życia i nie ma drugiej takiej pojedynczej czynności, na którą przypadałoby tak wiele czasu. Jednocześnie też w odróżnieniu od innych czynności, nawet tych, które trwają długo w ciągu doby, są one zwykle przerywane, a sen człowieka dorosłego trwa prawie nieprzerwanie około 7 godzin. Najdłużej śpią noworodki i niemowlęta około 2/3 doby. Ludzie w wieku podeszłym śpią w nocy znacznie krócej, około 6 godzin. Przeciętny Polak śpi 7 godzin, a w weekend odsypia i śpi 8 godzin w dni wolne od pracy. I zapotrzebowanie na sen jest bardzo indywidualne i te odchylenia, o tych norm, o których mówię, nie muszą oznaczać wcale choroby. Ale wiemy tyle, że sen jest bardzo człowiekowi niezbędny. Jeżeli skracamy sen poniżej 6 godzin, to powoduje to uczucie senności, ujemnie wpływa na czynności poznawcze, na nastrój i szczególnie na szybkość wykonywania naszych zadań. Sen więc nie jest, żebyśmy też sobie zdawali sprawę, tym okresem bezużytecznym, czyli bez braku aktywności, wręcz odwrotnie. W czasie snu śpiący mózg jest aktywny i stanowi miejsce licznych procesów fizjologicznych, neurologicznych i biochemicznych. Odpowiedni sen zapewnia nam więc niewyobrażalną siłę, regeneruje organizm, odmładza oraz dodaje energii umysłowi i ciału. I ten efekt pozytywny dotyczy związku snu z naszym nastrojem, z masą ciała, z postrzegawczością, z pamięcią, czasem też reakcji na bodźce, wydajnością, kreatywnością w pracy zawodowej, bezpieczeństwem, no i co jest bardzo, bardzo ważne, również ze zdrowiem. Pięknie podkreśla istotę snu Benedykt XVI w ostatnich rozmowach, mówiąc, że sen to stały punkt w programie, którego nie pozwalam sobie naruszyć. Prawda? Ważne. Jednak nie zawsze, gdy jesteśmy przemęczeni i pozwalamy sobie na odpoczynek, ten sen okazuje się zbawienny. Ciągły stres, pośpiech utrudniają zasypianie. Czasami cierpimy na poważne zaburzenia snu i tych zaburzeń snu jest bardzo dużo. Naukowcy medycyny snu opisali ich ponad 80 rodzajów i wśród nich są zaburzenia oddychania w czasie snu. Wśród zaburzeń oddychania w czasie snu jest obturacyjny bezdech senny i jest to, powiedziałabym, jedno z najpoważniejszych wyzwań i problemów nie tylko zdrowotnych, medycznych, ale także i społecznych. Co to znaczy obturacyjny? Obturacyjny to jest związany ze zwężeniem, obturacją górnych dróg oddechowych. Że przepływ powietrza jest utrudniony. To znaczy, tak, dochodzi do, bezdech charakteryzuje się zamknięciem światła górnych dróg oddechowych na poziomie gardła. Dochodzi do zamknięcia albo częściowo zwężenia dróg oddechowych i to powoduje, że
powietrze nie dostaje się do płuc i nie wydostaje się z płuc, czyli ta osoba, która ma bezdech, czyli dochodzi do zamknięcia światła dróg oddechowych, walczy każdej nocy o oddech. Jeżeli bezdechu występuje, jest dużo, to walczy o ten oddech praktycznie no, wielokrotnie, wiele razy w ciągu nocy. Mamy takich rekordzistów, którzy mają ponad 120 bezdechów na godzinę snu. A więc ten problem no jest, zresztą będziemy mówić o samej patogenezie, ale chcę powiedzieć, że to nie jest nowa choroba. To nie jest choroba, z którą spotykamy się po raz pierwszy od niedawna, tylko o niej zaczynamy mówić częściej, ale choroba jest znana od dawna, już z opisów historycznych, z literatury. Ludziom towarzyszyła od dawna, kojarzyła się bardzo często z otyłością. Jest taki bardzo słynny opis Dionizosa z Heraklei, który bał się śmierci i prosił swojego lekarza nadwornego, aby mu wbijał grube igły w ciało, żeby nie zasnął i żeby nie zmarł w czasie snu. Więc tych opisów historycznych jest dosyć dużo, ale pierwszy literacki opis mamy, przepiękny opis w klubie Dickensa, klubie Pickwicka Dickensa, który opisuje woźnicę, mężczyznę otyłego, sennego, który ma zmniejszoną koncentrację uwagi, który ma czerwoną twarz, ma obrzęki i co jest ważne, zasypia. Zasypia prowadząc, właściwie wykonując każdą czynność. I to jest pierwszy literacki opis, który był w 1836 roku, ale dopiero 120 lat później pojawił się pierwszy opis naukowy obturacyjnego bezdechu sennego, który zaproponowali zarówno brytyjscy, francuscy badacze, określając ten zespół jako zespół Pickwicka, nawiązując właśnie do powieści. I przez wiele lat w literaturze medycznej określano bezdech senny jako zespół Pickwicka. Później pojawiły się opisy bezdechu sennego już jako zdefiniowanej choroby. Pojawiły się opisy na podstawie polisomnografii, czyli badania nocnego, które wykazały i pokazały, że takie zdarzenia oddechowe pojawiają się w czasie snu. I ten bezdech właściwie także, no nie było jeszcze metod diagnostycznych, to proszę zobaczyć, lata 50. tych metod diagnostycznych leczniczych nie było i rewolucja z kolei w leczeniu bezdechu dokonała się w Australii. W 1981 roku Colin Sullivan wprowadził pierwszą nieinwazyjną metodę leczenia bezdechu za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, to znaczy skonstruował aparat, który podawał dodatnie ciśnienie do dróg oddechowych za pomocą specjalnej maski. I to był przełomowy wynalazek, ponieważ wcześniej jedyną tak naprawdę skuteczną metodą leczenia, która niekiedy ratowała życie człowieka, była tracheostomia, czyli wykonanie otworu w tchawicy, ażeby pacjent nie zmarł w czasie snu. Żeby to powietrze bezpośrednio trafiało. Tak, żeby trafiało, bo ono się, bo te drogi oddechowe zapadały się na poziomie górnych dróg oddechowych. Choroba, tak jak wspominałam, jest to poważny problem epidemiologiczny, bo dotyczy około 4% mężczyzn i 2% kobiet po 40 roku życia. Jeżeli spojrzymy na taką łagodną postać choroby, to dotyczy ona aż do 28%, postać umiarkowana do 14%, natomiast 15% społeczeństwa w tej grupie ma ciężkie zaburzenia. Są też badania polskie przeprowadzone w Warszawie, które wskazują, że choruje około 7,5% osób po 40 roku życia. Co jest ważne, czyli gdybyśmy ocenili ten procent i przenieśli to na warunki polskie, to choruje około 500 tysięcy osób. To są takie nasze szacunki. Natomiast co jest ważne, że to jest choroba, która się nasila z wiekiem. Najpierw pojawia się chrapanie. Chrapanie zwykle w pozycji spania na wznak. No wtedy, tak jak pan wspominał, zwykle to żona uderza męża, czy mówi przewróć się na bok, prawda? Natomiast później chrapanie pojawia się w każdej pozycji ciała. Nie tylko na spaniu, podczas spania na wznak, ale także na boku, na plecach. I to chrapanie utrwala się.